Witam serdecznie na kanale Tradaj. Zapraszam do analizy meczu między Wisłą Płock a Arką Gdynia w ramach 11 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Zapraszam do oglądania i subskrybowania. Tradaj! I na starcie tego filmu powiem tak. To spotkanie, jak i zespół Wisły Płock pokazują, jakim ewenementem jest Polska Liga Piłkarska. Obejrzałem z jakiegoś powodu bardzo dużo spotkań Wisły Płock w tym sezonie, więc mam duży przekrój tego, w jakiej formie prezentuje się ten zespół. Obejrzałem porażkę w Poznaniu 0-4, obejrzałem na żywo spotkanie w Gliwicach, gdzie Wisła przegrała 0-1. Niesamowita historia tego zespołu, bo tak naprawdę rozpoczęli ten sezon fatalnie, a dzisiaj znajdują się po tym spotkaniu, które właśnie teraz omawiam, na czwartym miejscu w Ekstraklasie. Czwarte, kurwa, miejsce. Przepraszam za przekleństwo. No ale żeby tak zostać w konwencji tego programu, omówmy to spotkanie po kolei. Wisła Płock w poprzedniej kolejce wygrała w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa 2-1, a Arka Gdynia zremisowała na własnym stadionie z Mistrzem Polski Piastem Gliwice 0-0. I ktoś by mógł powiedzieć, Wisła Płock, zespół już z góry tabeli mimo wszystko, bo to przed meczem było chyba siódme miejsce, że będzie miała bardzo łatwe zadanie z Arką Gdynia, bo Arka Gdynia znajduje się w strefie spadkowej w grupie B, to według tabeli Arka Gdynia nie powinna mieć żadnych szans w tym meczu. Ale gdy spojrzymy na poprzednie mecze Arkowców, remis u siebie z Mistrzem Polski 0-0 oraz zwycięstwo na wyjeździe z ŁKS-em 4-1, no to można już mieć lekkie wątpliwości. Natomiast Wisła Płock według ostatnich 5 kolejek jest najlepszym zespołem w lidze. Także starły się za sobą zespoły w całkiem dobrych formach. Jak wyglądało to starcie? Wynik 4-1 dla Płocczan. Bramki dla Płocczan strzelali Ricardinho, Michalski, Tomasik oraz Kwietniewski. A dla Arkowców w 74 minucie Michał Nalepa. 3 ostatnie mecze domowe Wisły Płock to 3 zwycięstwa. Składają się na to mecze z Wisłą Kraków, Legią Warszawa oraz ŁKS-em Łódź. A Arka Gdynia do tego meczu strzeliła łącznie 4 bramki na wyjeździe. 5 bramek. Łącznie 5 bramek. 4 w Łodzi i 1 w Krakowie z Krakowią. I dobrze Arkowcy rozpoczęli to spotkanie, bo mieli naprawdę niezłe sytuacje. Byli częściej pod bramką Płocczan i się wydawało, że będzie to spotkanie wyrównane. Nawet 2 bramki strzelili Arkowcy, natomiast były to bramki z pozycji spalonej. A Płocczanie nie pieprzyli się w tańcu i dość szybko, znaczy w krótkim odstępie czasu, strzelili 2 kluczowe dla tego meczu bramki, które były przede wszystkim bardzo ładne. Głównym według mnie autorem gry w Płocku, i to jest wiadome chyba dla wszystkich, jest Dominik Furman. Oczywiście, że Dominik Furman miał świetne dośrodkowania, świetne rzuty wolne. Poza tym jest to nowy kadrowicz reprezentacji, nie nowy, nowy stary, stary nowy, nie wiem. Dostał powołanie do reprezentacji polskiej za Karola Linettego. Jest szczęśliwym zawodnikiem, szczęśliwym człowiekiem i dzisiaj grał bardzo dobrze, zresztą tak jak w innych meczach. Ogólnie ten zawodnik gra świetnie. Ale gdyby ktoś mi pokazał ten mecz Wisły Płock po meczu z Piastem Gliwice świeżo, gdzie przegrali 0-1 po katastrofalnej grze, to bym nie uwierzył, że to jest ten sam sezon, ten sam trener nawet i bardzo podobny skład. Nie uwierzyłbym, bo to są zupełnie 2 inne zespoły i ja nie wiem, co tam się wydarzyło, ale wielkie pokłony dla Płocczan, trenera. Świetna, świetna drużyna się stworzyła w Płocku. I wiecie co? Wahałem się, bo dzisiaj, czyli w piątek, jeszcze miał być mecz Śląska-Wrocław z Jagiellonią Białystok i to spotkanie mimo wszystko brzmi lepiej na papierze. Jak sobie wyobrazisz mecz Wisła Płock, Arka Gdynia, no to takie masz myśli. Ale jak pomyślisz Śląsk, Wrocław, Jagiellonia, Białystok, to też masz takie myśli. Ale już takie trochę mniej. Takie, że o, może być dobry mecz. Ciekawe zespoły. Tymczasem Wisła Płock jest już wyżej w tabeli od Śląska, Wrocław i Jagiellonii, Białystok. Przynajmniej przed zakończonym meczem, bo nagrywam to jeszcze przed zakończeniem spotkania Śląska z Jagiellonią. Możliwe, że Wisła Płock będzie takim samym objawieniem tego sezonu jak Piast Gliwice, gdy zostawał mistrzem Polski. Też sezon wcześniej walczył o utrzymanie do ostatniej kolejki. Zakończył sezon na 14 miejscu. A w następnym sezonie zdobył pierwsze miejsce. Także możliwe, że z Wisłą Płock będzie w tym sezonie podobnie. Szczególnie, że już naprawdę niewiele punktów tracą do lidera. Dobrze, ale przejdźmy do plusów zawodników tego meczu, bo to spotkanie było naprawdę dobre.
I nawet Arka Gdynia zagrała według mnie dobre spotkanie. Ja wiem, że tu się rozgadałem na temat Wisły Płock i kompletnie się pałuję. Natomiast Arka Gdynia zagrała też dobry mecz, tylko trafiła na naprawdę niezły zespół, który jest dość mocno rozpędzony. Jeśli chodzi o plusów zawodników Wisły Płock, na pewno Dominik Furman, a dobra, wiecie co, cały zespół, dajmy cały zespół Wisły Płock, świetny mecz, brawo. A jeśli chodzi o Arkę Gdynia, Dawid Szkirtladze oraz Michał Nalepa, dziękuję Ekstraklaso za ten mecz, cieszę się, że tak dobrze rozpoczęliśmy tą kolejkę 11. Tymczasem ja się z wami żegnam, zapraszam do innych rzeczy, które tworzę, czyli innych filmów, do linków, w opisie są wszystkie. I życzę wam miłej 11. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Widzimy się w innych spotkaniach. Cześć!